Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy ponownie na Kociewiu, w oddziale 074 Kociewie. W oddziale tym już gościliśmy u kolegi Andrzeja Wlędziaka, gościliśmy u kolegi Krzysztofa Musiała, Andrzeja Marko, a teraz jesteśmy u kolegi Zbyszka Wesołowskiego. Kolega Zbyszek Wesołowski lotuje w tym oddziale wspólnie z synami, tak? I jeszcze jak imiona ich podajmy? Łukasz i Paweł. No niestety Łukasz nie chce się nam tutaj pokazać na filmie. Twierdzi, że użycie wizerunku, że tak powiem, jest nieodpowiednie, ale my tutaj pokażemy teraz tatę. Tata powie, jak tutaj lotuje. Dzisiaj mamy taki dzień, że jest sobota, jest bardzo ciepło, ponad 30 stopni, lekki wiatr wieje, jest duża wilgotność, rano były burze i gołębie mieli gdzie wypuszczone na lot z odległości ilu? 730 kilometrów. To było, jak się nazywa, o które poszły na lot? W czwartek, ale przepraszam, o który został wypuszczone? 5:10. 5:10, także jest godzina teraz już druga, tak? Prawie druga, się pomału spodziewamy, ale niestety byliśmy u kolegi Andrzeja Wlędziaka też. Tam też gołębi nie było i tutaj wspólnie czekamy. Ale korzystając z tego, że mamy troszeczkę czasu, możemy porozmawiać tutaj o hodowli. I się zapytam właśnie kolegi, ile gołębi na lot poszło? 45. 45 gołębi, to jest całe, co ci zostało do lotów, czy też jeszcze zostawiłeś? Nie, jeszcze 16 jest do. Tak, a iloma gołębiami zaczynałeś ten sezon? 90. Duże straty miałeś? 30 sztuk. 30 sztuk. I kiedy one zginęły? Na początku? Na początku. Na samym początku, tak? Tak. A teraz fetalny lot. Feralny taki był. Tak. I który to był lot? Czwarty. Czwarty. I z jakiej odległości? 340. A teraz jak się odzywa, liczymy, że te gołębie się zaraz powinny już pojawiać chyba, co? No, może tak, może nie wiadomo, jaka pogoda jest po trasie. Tu jeszcze tylko przypomnijmy, kolega nam powiedział, że ma teraz po tych lotach do tej pory, no, po 10 lotach, drugą pozycję zajmujecie to w oddziale, tak? Tak. Tak, to jeszcze przypomnijmy, że to jest oddział silny w oddziale Kociewie, to tak jak wspomnieliśmy, nazwiska takie są Musiał, jest nazwisko Walędziak, jest nazwisko Duda, Wesołoscy właśnie, ale jest Jeszkę, kolega Grochocki, ale obecnie prowadzi kolega? Woler, tutaj też w okolicy, no ale też niestety jeszcze nikt nie meldował o gołębiach, które się pojawiały. Zapytam też jeszcze, a jak liczna jest Twoja hodowla? Proszę? Jak liczna jest Twoja hodowla? Ile gołębi jest? 150 sztuk. 150 sztuk. I są to gołębie głównie jakich ras? Jansen, Arden i Mulemans. A tą gołębię jak, w jaki sposób? Nabywałeś się jakoś tutaj od kolegów? Czy? Od kolegów, od Jurka Szczęśniaka z Koszalina. O, kolegi Jurka Szczęśniaka gościliśmy, też u niego byliśmy fotoreportaż Dawid, robić. Grdeń. O, same nazwiska znane. Graban Rysiu. Tam jeszcze nie byliśmy. Nowego. Tak. Tutaj jeszcze kolegę Łukasza pokażemy. Skąd jeszcze gołębie macie? Od Andrzeja Felskiego. Od Andrzeja Felskiego, o. Duda. O, Zbigniew Duda. Także widzimy, tutaj bazujesz głównie na gołębiach tutaj, że tak powiem, pozyskiwanych od kolegów, tak? Tak. Tak, a to możemy zobaczyć, jak tam w gołębniku wygląda mniej więcej? To przejdziemy zobaczyć, jak wygląda w oczekiwaniu na przylot gołębi gołębnik. No, zobaczmy. O, widzimy, tu jest pięć razy po 3, czyli 15 cel, ale chyba tylko 4 obsadzone będą, tak? Nie, wszystkie. Wszystko otwarte. No, zobaczmy, kolega nie ma rusztu, kolega ma pozdłogę. Nie, samiczki mają ruszt. Tak, a tutaj widzimy jeszcze, zobaczmy, w karmiku pusto masz na razie, tak? Dopiero jak przylecą, będziesz tak, im ten. Tak, tak. Tutaj jeszcze powiedzmy, że jesteśmy na terenie posesji, która graniczy dosłownie z punktem wkładań z oddziału Stargardański, tak? Zamknięty na kłódkę. Tu jeszcze w międzyczasie pokażemy taką wolierkę, kolega ma. Tu są rozpłodowe gołębie? Tak. To zobaczmy, jakie to są gołębie. O. Teraz jest ładna pogoda, one są, widzimy, w bardzo dobrej kondycji. Sobie tak siedzą tutaj na wolierce. O, tak zobaczmy jeszcze, jak wygląda okolica, a za chwilę jeszcze pokażemy kolegom, jak wygląda punkt wkładań w miejscowości właśnie tutaj Starogard. O, Łukasz już podał tacie klucze i także wejdziemy i zobaczymy, jak tutaj wygląda. O, tutaj masz taką żaluzję, tak, zrobioną? Tak. O, tak wygląda u samiczek. O, nie jest ich tutaj za dużo. Podłoga jest na ruście, tak. Te czemu zostały? No nie były przygotowane? Nie, no wszystkie nie szły. Tutaj widzimy, tutaj karma jest. A jakie karmy firmy, jakiej firmy karmy Prymy. Używasz? A Prymy od Andrzeja Gosika. Tak. No, to widzisz. Wszystko lecę na Prymie. Wszystko na Prymie? Tak. No to kurde, to ciekawe właśnie. Nie sądziłem, że jak się nazywa tutaj w okolicach Starogardu, gdzie tutaj chyba dystrybutorem ciężko jest firmy. U Stańczaka. A u kolegi Stańczaka z Trzewa można kupić tą karmę. Tak. Także jak się nazywa
widzę, kolega lotuje i widać, że jest dużym sukcesem, bo drugie miejsce to w takim silnym oddziale to jest naprawdę sukces. No trochę tu, jest dużo hodowców. Tak, a tutaj zobaczmy, co tu za gołębnik masz, tutaj ten wlot. To są młode. Tu są gołębie młode, ale to dopiero... Z jednej i z drugiej strony. To pokażmy jeszcze, one sobie tutaj, zobaczmy, siedzą tak jakby w wolierce, stanowi dla nich ten wlot. No, a tu z tyłu jeszcze mamy... Gołębnik lotowy wdowców. Gołębnik lotowy wdowców. To też wejdziemy, może pokażemy kolegom, jak w nim wygląda. O. A jaki system używasz do lotowania? Vision. Visiona. To jest kolegi Marka Rzepki. Tu zobaczmy. O, tak wygląda. O. Zobaczmy, to są wszystko. Takie widzę, jak gospodarstwo to masz takie chyba adaptowane, po czymś są gołębniki, tak, wszystko, nie? No, zobacz. A ktoś wcześniej w hodowli, w rodzinie trzymał gołębie? Ojciec, 25 lat. I ty po nim przejąłeś to? Tak. Ale to masz szczęście, bo też jeszcze synowie przyjęli też, że tak powiem, to bakcyla tego sportu, tak? Tak. I pomagają tutaj mocno? No tak. Tu jest bardzo dobry gołąb. To pokażmy go może. To jest Andrzeja Felskiego, świętej pamięci Gajdowskiego, prezesa kręgu. W zeszłym roku zmarł. Bardzo dobry gołąb. Pokażmy go może, dobrze? Wystawowy, gdzie zajmował wszystkie pierwsze nagrody na wystawach. Czerwony gołąb, taki ładny. W olimpijski sport. No, zobaczmy. Taki ładny gołąbek, tak. Który to jest rocznik gołębia? 2006 rok. Ten gołąb, pokażmy skrzydełko może jeszcze jego, bo hodowcy chętnie patrzą. O, zobaczmy, widzimy takie, o, szybkie skrzydło ma takie te klasyczne cechy szybkiego skrzydła. No już go oszczędzam, bo chcę go do rozpłodu przejść. Tak. A w rozpłodzie ile masz teraz gołębi? Bo w całej hodowli mówisz, że masz 150. Gdzieś teraz 40, dostałem, rozumiem. Bo młodych trochę jest. Ty. Rozumiem, dobrze, dziękujemy i pójdziemy teraz na zewnątrz. Z tych gołębi jest bardzo tak, dużo. Będziemy czekać na przylot gołębi. Także pokażmy jeszcze, jak wygląda okolica tutaj. O, tak to wygląda. Przypomnę, że jesteśmy tutaj w okolicach Starogardu Gdańskiego. To jest ciągle Kociewie. I tak się też ten oddział nazywa. Także dziękuję. Zobaczmy jeszcze. Zobaczymy, pokażemy tam. Przejdziemy punkt wkładań, jak wygląda. Bo tu się mieści zaraz nieopodal paręset metrów punkt wkładań. O, tutaj właśnie się znajduje punkt wkładań z sekcji Starogardańskiej, oddziału Kociewie. I teraz kolega Zbyszek właśnie nam tutaj pokaże, jak to wygląda. Tylko przypomnijmy taką rzecz, że tutaj w tym miejscu jeszcze w 2004-2005 roku, tak? Nie, od 2005. 2007 były organizowane wspólne gołębniki tutaj przez 3 lata. Tutaj na Kociewie, no niestety nie cieszyło to takim dużym aż zainteresowaniem. Ale też powiedzmy, że gołębie nawet tutaj, które tutaj zostały dostarczone, to gołębie kolegi właśnie Zbyszka tutaj, jak Zbyszek mówi, że sukcesy miał duże tutaj, tak? W tych gołębnikach. Tak, w tych gołębnikach. O, ale tutaj później po włożone moje gołębie tam lotowałem z tych gołębników. Bo tutaj te gołębniki, młode, które tutaj były, to... Puste były. Mariusz chyba później tam cię sprzedali, tak? Tak, Bańko zabrał swoje i Mariusz. Po prostu swoje. To była spółka. Zabrali. Oni po prostu, kiedy zakończyły się te rywalizacje, to oni po prostu sobie te gołębniki rozebrali. W 2008 roku leciałem z tych gołębników. Tak. Aha. A tutaj zobaczmy, się mieści. Tak wygląda właśnie tutaj samochód do przewozu gołębi oddziału Kociewie i też punkt wkładań. O. Tu zobaczmy, to kolega ma blisko tutaj. Tak. Rzut kamieniem. Rzut kamieniem, dokładnie. O, a tak zobaczmy, wygląda właśnie te gołębniki. O, tam w oddali widać je teraz. To nie jest aż tak daleko, to jest tylko 200-300 metrów tylko. O. Tutaj też jest okolica taka lesista. Tam jest duży hodowca też. Jak się nazywa? Rzoska Tadeusz. O, Rzoska, tam też dalej kolega Rajmund Schulfer mieszka w Kolinczu. O, zobaczmy. A tu jastrzębie nie stanowią problemu? Bardzo. Bardzo duży. Ale tak, to sobie jest, widać, się kolega z nim doskonale radzi, ponieważ jak widzimy, można listę startowych zobaczyć, drugie miejsce zajmuje. Tutaj się punktowa mieści, tak? Tak. O, tu widzimy. Tej drugiej budy też korzystacie? Tak, tak, to jest przyczepa do transportu. I ile gołębi poszło na lot w w dniu dzisiejszym, wczorajszym? Przeszło 1800. 1800, a lot 730 km. Tak. O, tak widzimy, tu wygląda. Tam widzimy, o, w oddziali jeszcze w niebie jastrząb krąży. O, zobaczmy. My czekamy na gołębie i on też czeka. Może coś się mu uda, może nie. Zobaczymy. Także dziękujemy na razie i będziemy czekać na przylot gołębi. No i doczekaliśmy się. Mamy pierwszego gołębia. Tutaj z lotu 730 km ze Starogardu. To był jaki gołąb, Zbyszek? 5002. 5002. Popatrzmy tutaj. Z gołębi. Odbiło. Tu Jostone. Zobaczmy. Josatone. Gołębie. Mamy zapisane. Gołąb po numerze PL07406-5002. Czyli gołąb w sumie starszy, bo to sześcioletni, nie? Tak. A z jakiej gołębi to dokładnie pochodzi? Jeszcze raz powiedz.
A to samiec, samica była Jostone? Samczyk Jostone. Jostone, a samica? A samiczka wywodziła się z tych Jansenów od tego, z tego Holendra. Tak, a teraz jeszcze jedna rzecz. Tutaj rozmawialiśmy, tutaj jest, to jest z tego, co orientujemy się, to jest trzeci gołąb w oddziale dopiero, tak? Pierwszego gołąb miał kolega Krzysiek Musiał, drugiego Zbyszek Duda, tak jak nam dowali przez telefon, że tak powiem, a tutaj u kolegi Zbyszka Wesołowskiego mamy trzeciego gołębia. I czekamy dalej, on tutaj niestety nie zarejestrowaliśmy momentu przodu, bo tak bardzo szybko upadł, ale zaraz zobaczymy też jeszcze w jakim stanie jest ten gołąb. Co, Zbyszek, zobaczymy? Przejdziemy zobaczyć w jakiej kondycji, bo to jest ciekawe, bo jest bardzo ciężki lot. Ja wsypię, tak. Karmy weźmie. Kolega tylko karmy weźmie, a przy okazji później zobaczyć jak tą karmę. Kolega tutaj używa. Tu zobaczmy, kolega pójdzie, nakarmi teraz, to tu piesek idzie jeszcze też zobaczyć. Tak. Nie. Ale to jest naprawdę ciężki, mamy godzinę 16, chyba 10, tak? 17. 17, przepraszam. Oj, to jest ten gołąb, który przyleciał z lotu, to jest ten nakrapiany, tak? Tak, to jest samiczka nakrapiana. Samiczka nakrapiana, siedzi teraz przy pojniku. Widzimy ją tam. I to jest jej samczyk. A to jest jej samczyk właśnie. Zobaczymy wadę. Kolegą teraz złapię. No chodź, chodź. I jak wygląda według ciebie kondycja z tego gołębia? Ale nie. No. Ale lot naprawdę ciężki. Temperatury bardzo wysokie. I z czego to jest jeszcze raz przypomnimy kolegom? Jostone. Jostone. Tak, o. Zobaczyć. O, naprawdę nie jest aż taka, nie, bardzo ładnie wygląda. O. I będziemy czekać na kolejne gołębie. Tu korzystając z chwili czasu, co mamy czekając na gołębie, tu jeszcze kolega opowiada, że o tym gołębie, który teraz przyleciał tutaj pierwszy na gołębniku z tego lotu, co teraz był, to kolega powie może to ciekawostka, że ten gołąb, który rok chowany... Był w Oilerze, tak? Chowany już do rozpłodu i była wyciągnięta w kwietniu. Powiedzmy, że to jest właśnie gołąb z 2006 roku, starszy troszeczkę już. Tak. Ale teraz zrobił ten u kolegi na gołębniku pierwszy konkurs, może tak powiem, nie? Nie, ona ma 6 konkursów. Ale pierwszy w sensie, że na gołębniku. Tak. No, a w tym roku dopiero zaczęliśmy ponownie lotować? Tak. W zeszłym roku cały sezon siedziała w Oilerze. Już odstawiła do hodowli, tak, żeby były takie jako czołowy gołąb, tak? Tak. A z tej samej pary, czy z tego samej, po tych gołębiach, które ona się wodzi? No z tych mam bardzo dużo gołębi. I się też sprawdzają? Tak. No to dobrze. Zobaczymy tutaj, zobaczmy jaka tutaj jest pogoda. Teraz zero wiatru praktycznie. Niebo bezchmurne. I tak muszą gołębie niestety lecieć. Ale my na nie będziemy czekać, także postaram się zarejestrować ile się da. Tutaj jesteśmy na locie u kolegi, jeszcze raz przypomnę, Zbyszka Wesołowskiego. Doczekaliśmy się dzisiaj jednego gołębia, ale jest to bardzo trudny. W całym oddziale do tej pory są zarejestrowane tylko 3 gołębie. My jednak pojedziemy tutaj do sąsiednich oddziałów oglądać jak u kolegów, bo tutaj kolega Pietras nam meldował, że 11 gołębi mu przyleciały. Postaram się do niego podjechać i zobaczyć, co to są na gołębie i jak mu się dały. A w międzyczasie dziękujemy bardzo za tutaj miłe spędzone chwile i życzymy dobrych lotów i przyjdziemy za 2-3 dni, żeby pokazać jakie gołębie w końcu z tego lotu przyleciały więcej i jakie pozycje kolega Zbyszek zdobył. Także dziękujemy bardzo i dobry lot.